kochani, dzień dobry, czas na kolejnego vloga. Boże, mam, słuchajcie, rewolucję żołądkową, ale to tylko dlatego, że w biegu po prostu jadłam, bo za jakieś tam, nie wiem, 12-15 minut przyjedzie po mnie Oskar, no i muszę jechać troszeczkę popracować, nie przez telefon, a na miejscu. Dokładnie tak. Może jestem, wiecie co, zmęczona, zajechana. Posprzątałam ostatnio mieszkanie. Dwa dni temu. Posprzątałam, wypucowałam, wyszorowałam po prostu mieszkanie. A już, jak możecie zobaczyć, na łóżku co chwilę gdzieś coś leży, gdzieś coś lata i w ogóle. To jest po prostu jakaś masakra. Milan jakiś niemrawy jest. Nie wiem, o co mu chodzi. Może też dlatego, wiecie, że dzisiaj huknęłam na niego, bo on się robi coraz gorszy i przestaje słuchać. Słuchajcie, nie wiem, czy on drugi okres buntowniczy przychodzi, czy o co chodzi, ale no. Ach, o Boże. Nie wiem, co z dzisiejszego vloga wyjdzie. Mam na sobie, słuchajcie, koszulkę zwykłą, taką basicową, którą kupiłam w zeszłym roku. Chyba. Tak, w zeszłym roku. Ja ani razu jeszcze jej nie założyłam. Dlatego dzisiaj stwierdziłam, że na zewnątrz pogoda jest taka olala. Słuchajcie, niby zapowiedzieli deszcz, było niebieskie niebo, teraz ściąga się znowu i tak w kółko. Nie jest zimno, ale nie jest też tak gorąco jak w dni poprzednie. Także, no nie wiem, założę w każdym bądź razie na siebie bluzę w razie, gdyby mi było za zimno, tym bardziej, że ja będę na Wygwizdowie, na budowie coś tam załatwiać. Także, no wiecie, nie chciałabym być chora. Wiem, że coś chciałam powiedzieć, nie wiem co. Zaraz do Was wrócę. Dobra, jeszcze na chwileczkę jestem, bo mówię, zaraz niedługo powinien być Oskar tutaj u mnie. Już mi się przypomniało, co chciałam Wam powiedzieć. Wiecie co? Nareszcie waga leci mi w dół. Co prawda małymi krokami, ale nie zmienia to faktu, że leci. Cieszę się niesamowicie, bo odkąd wróciłam do liczenia kalorii, o ile za pierwszym razem bardzo dużo schudłam w bardzo krótkim czasie, bo ja wtedy schudłam 37 chyba, czy 35, 36, 37 jakoś tak kilo w przeciągu 4 miesięcy. 4,5, to było naprawdę bardzo dużo. Teraz natomiast, słuchajcie, odkąd wróciłam do liczenia kalorii, idzie to dużo wolniej, ale idzie. Nie powiem, że nie. I jeszcze 5 kilo i jestem przy moim takim pierwszym minimum, które chciałam osiągnąć. No i potem, wiecie, dalej będzie tak pomalutku sobie mogło lecieć. Ale cieszę się właśnie, bo dlatego, że na początku, wiecie, miałam, co schudłam, to potem był zastój. Jak mówię, nie było to dużo, ale nawet jeżeli kilogram czy tam półtorej poleciało, był zastój. I później z powrotem często waga mi podskakiwała znowu, później znowu wracało i tak dalej, i tak dalej. A teraz od kilku dni na całe szczęście, co 3-4 dni, ta waga z powrotem leci w dół zamiast do góry. To mnie cieszy niesamowicie. Bo ja Wam powiem, że ja w dalszym ciągu mam nadwagę i to sporą nadwagę. I przez to ja to czuję, jak są upały. Ja się robię ociężała, ja się robię spuchnięta, ciężko mi, nie zawsze. Niektóre dni, słuchajcie, to ja potrafię chodzić, chodzić, chodzić i chodzić. Przykładowo, 2 tygodnie temu to było chyba tak? Nie 2 tygodnie, co ja gadam? Tydzień z hakiem. No niecałe 1,5 tygodnia temu. No to zrobiłam z Florentiną prawie 28 km na nogach w jedną sobotę. Teraz w sobotę zrobiłyśmy, czyli ja tam miałam wtedy 38 700 coś tam kroków, a tym razem na przykład w sobotę, dobrze, dużo mniej chodziłyśmy i w ogóle, ale miałam zaledwie 22 z hakiem, więc można powiedzieć, że no nie o połowę, ale trochę mniej jak połowę mniej niż tydzień wcześniej. Jakieś auto podjeżdża, czekajcie.
Tak, dobra, Oskar jest, to ja lecę. Słuchajcie, kochani, jestem w domu od jakichś 2 godzin. Byłam 2 razy z Milanem na zewnątrz, właśnie teraz wróciliśmy. Nie wiem, co mi jest, ale wiecie co, jestem tak zmęczona, tak się słabo czuję, tak się źle czuję. Na mnie naprawdę pogoda ma ogromny wpływ, słuchajcie. Do tego 3 godziny temu jadłam coś i mam tak ciężki żołądek, wiecie co? Ja to w ogóle, jakbym się teraz położyła, to bym po prostu zasnęła. Ja wcześniej, zanim wyszłam przed chwilą z Milanem, to właśnie leżałam na łóżku i powiem wam, że męczyłam się strasznie właśnie z tym, żeby nie zasnąć, bo po prostu masakra. Także od razu już teraz wiem, że tego vloga na bank dzisiaj nie skończę. Coś mnie w ogóle zaczyna gardło gryźć. Na bank wiem, że tego vloga dzisiaj nie skończę. Mam nadzieję, że się nie pochoruję. I to będzie zlepek w takim bądź razie. Kto to do mnie znowu pisze? Nie mam siły, słuchajcie, naprawdę nie mam siły. To pewnie Florentina, ach nie. No, także tak, wiem, że coś chciałam wam powiedzieć, ale nawet się nie umiem skupić. W każdym bądź razie muszę iść zabrać się zaraz za obrabianie filmiku, bo mam poprzedni filmik do obrobienia jeszcze. W środę na 10 rano mam termin na zmianę w końcu opon. Moje opony przyszły dzisiaj. No i w środę o 10 napisała mi Iza, żona mojego mechanika. Bo to jest, zawsze jest tak, słuchajcie, ja dzwonię do Daniela i różnie to bywa. Czasem po prostu nie może odebrać i tak dalej, czy nie słyszy tego telefonu i zadzwoniłam. No i jako, że on nie odebrał, no to ja napisałam po prostu do Izy, do jego żony, bo oni razem pracują, tak? I napisałam do Izy, czy moje opony przyszły i kiedy Daniel by je mógł zmienić, dlatego że no wiecie, ja muszę wiedzieć, żeby w pracy, żeby szefowi powiedzieć, że ja wtedy po prostu muszę mieć jakby okienko, tak? No i Jezus Maria, jestem cała rozmazana już, przynajmniej tak to podglądzie, słuchajcie, wygląda, no ale nic. I tak zaraz pójdę zrobić ten makijaż. No i Iza napisała właśnie, że i tak zawsze robię, że jak Daniela nie mogę złapać na telefon, a coś jest ważnego, przynajmniej dla mnie ważnego, no to piszę do Izy, bo Iza zawsze się odezwie, zawsze odpisze, zawsze przeczyta i tak dalej. Jeszcze się nie zdarzyło do tej pory, żebym ja do Izy napisała i Iza się nie odezwała. No i napisałam do niej i właśnie Iza napisała tak, dzisiaj przyszły i że Daniel mówi, czy pasowałby mi w środę o 10 rano. No jasne, żeby pasowało, wiecie, byleby to było zrobione, dlatego że ja w przyszłym tygodniu w poniedziałek muszę jechać do Chemnitz, właśnie do Pauliny muszę napisać. No, zaraz napiszę do Pauliny. Mam wrażenie, że mam szklane oczy, słuchajcie, jak patrzę w podgląd. Mówię wam, mam nadzieję, że się nie rozchoruję, mam nadzieję, że mnie nic nie łapie, bo to by była kicha. Może to po prostu zmęczenie, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Coś jeszcze chciałam wam powiedzieć, ale naprawdę skleroza nie boli, mówię wam. Ach, wiem, co chciałam wam powiedzieć. Spotkałam się z Sebastianem, z tym chłopakiem, no chłopakiem, facetem, który, o którym wam mówiłam, że znamy się tam z tego sklepu, gdzie ja Milana karmę kupuję. No i teoretycznie spotkalibyśmy się dzisiaj znowu, ale właśnie Sebastian się rozchorował i no nie wiem, czy nie zaraziłam się gdzieś tam od niego. Ja generalnie w ostatnich miesiącach raczej, kto by nie chorował, o, chociażby jak Florentina, wiecie, ona była chora, ja z nią spędzałam czas, to i owszem, jakoś coś się tam zaraziłam, ale wiecie, ja ten jeden dzień wzięłam na wieczór aspirynę, wysmarowałam się amolem, poszłam spać i mi to mijało, więc, ale generalnie tak poza tym, to nie chorowałam jako tako, więc
Mam nadzieję, że tym razem też tak będzie po prostu dzisiaj, jak będę szła spać, a pójdę szybko spać, bo mówię, jestem zmęczona, to na pewno wysmaruję się, jak mówiłam, amolem wezmę, wypiję aspirynę i położę się i się wygrzeję, wypocę z nadzieją, że jutro będę się lepiej czuć. Dobra, słuchajcie, ja idę robić demakijaż, obrabiać ten filmik, a my się widzimy jutro. Dzień dobry, kochani. Mamy, tak jak mówiłam, dzień następny. Ja właśnie, jak widać na załączonym obrazku się ogarnęłam. Wstałam dzisiaj wcześnie rano. Wczoraj, słuchajcie, w ogóle nawet filmika nie obrobiłam. Po prostu no tak źle się czułam, że to się w głowie nie mieści. Do tego miałam też, przyznam wam się szczerze, później już po nagrywaniu zepsuty humor i byłam zła po prostu, bo nie lubię, jak ktoś myśli, że ja jestem, nie wiem, ktoś próbuje ze mnie głupka zrobić, o tak to nazwę, i próbuje mi wcisnąć rzeczy, które no nie do końca mogą być prawdą, dlatego że po prostu fakty mówią co innego. I to jeszcze fakty, które ja na własne oczy widzę. No ale nic, w każdym bądź razie przez to, wiecie, też po prostu źle spałam, no bo to było przed snem i ja to miałam cały czas w głowie, gdzieś mnie tam w nocy męczyło. Nie wiem, myślę, że większość z was tak ma, że jeżeli czymś zajmuje myśli, zwłaszcza przed snem, no to później z tym snem różnie to bywa. No ale wstałam dzisiaj wcześnie rano, obudziłam się jak na mnie wcześnie rano, bo koło 6? No to jak dla mnie, jeżeli nie muszę wstawać z białego rana, no to jest wcześnie rano, tak? No więc byłam, wiecie, z Milanem, ogarnęłam się na spokojnie, teraz mamy dokładnie 11. Ja około 13:30 będę odbierana, no bo mamy na 14 w pracy ważny termin i Bowlighter prosił, żebym była na miejscu. I no wiadomo, wcześniej chcę wyjść z Milanem, ale zanim to zrobię, będę chciała teraz najpierw pojechać jeszcze do sklepu i wejść też na chwilę do Rossmana, bo są dezodoranty w promocji, są, wiecie, szczoteczki interdentalne na procentach w Rossmanie tutaj i no to są rzeczy, które ja potrzebuję, więc chciałabym już po prostu na zapas kupić. Dokładnie tak. Także ja teraz będę się zbierać. No i co? Wrócę do was po prostu, jak będę już z powrotem w domu. W ogóle słuchajcie, wiecie co? Jak byłam z Milanem na spacerze, to było w 8:30 i było naprawdę, słuchajcie, mroźno. Aż w głowie się nie mieści. Może nie tyle mroźno, co po prostu strasznie mroźny taki wiatr jest. Mam nadzieję, że troszeczkę już się ociepliło. Powiem wam, że no niebo... trochę niebieskie, trochę chmury ściągają, teoretycznie miało padać, ale wczoraj było też, na wczoraj był, słuchajcie, zapowiedziany deszcz, a koniec końców tego deszczu nie było. No właśnie, i na dzisiaj jest zapowiedziany deszcz, i na jutro jest zapowiedziany deszcz. Oj, niestety na sobotę, ja mam nadzieję, że to się zmieni do tej pory, no ale w każdym bądź razie teraz temperatury w miarę niskie są w porównaniu do tego, co było, bo temperatury tutaj jeszcze niedawno, kilka dni temu dobijały, słuchajcie, do 28 stopni. No a teraz mamy pozapowiadane między 12 a 10 stopni. No to jest niestety mało. No ale czego oczekiwać? Mamy kwiecień, pogoda, jak to wiecie, w kwietniu jest strasznie taka iście angielska i zmienia się co chwilę. Także no... myślę, że maj będzie zdecydowanie lepszy. Dobra, ja się zbieram, żebym szybciej wróciła do domu i się ze wszystkim wyrobiła. Oj Boże, słuchajcie, jestem z powrotem w domu. To są moje zakupy z Rossmana. Jak widzicie, tu nie ma praktycznie nic. I dla tych, co mówią, że marudzę wiecznie, że wszystko podrożało. Popatrzcie, prawie 25 euro za to nic. Ja miałam jeszcze 10% kupon, więc zapłaciłam 21,40, co w dalszym ciągu i tak uważam za bardzo drogie.
czy za bardzo, że za dużo, tak? Ale no nic. Jedne smaczki dla Milunia, drugie smaczki dla Milunia. To powiem Wam przy okazji ceny, tylko niech no ja znajdę. Te kosztują 2,29, a te 79 centów. Dalej. Płyn do mycia naczyń z Ferii, taki mały, dlatego że tutaj ja miałam przelany inny płyn. Jak widzicie, on się już kończył, był niesamowicie niewydajny. Z Ecover to był chyba. W każdym bądź razie, no ja uważam, że Ferii jest mimo wszystko najlepszy. I Ferii kosztował euro 49. Dalej, mówiłam Wam, że dezodoranty z Nivea są na promocji, ale... O kurczę, teraz mi się przypomniało, że zapomniałam jednej rzeczy, po którą w sumie też pojechałam, a mianowicie tych szczoteczek interdentalnych, ale to nic, jeszcze cały tydzień jest ta promocja, najwyżej jutro kupię. No i były tak mocno przebrane, że skusiłam się tylko na ten jeden Pearl and Beauty, bezalkoholowy antytranspirant, zobaczymy. I on kosztował, już Wam mówię, euro 99. Natomiast wzięłam jeszcze Borotalko, znowu ten, który miałam w projekcie Denko, który ostatnio używałam, Invisible. I one normalnie kosztują 4,75. Natomiast ja miałam zniżkę o 95 centów, więc tam niecałe 4 euro zapłaciłam. Dalej, kupiłam pastę do zębów, której nie znam, z Blendamed. Nie wiem, testuję po prostu pasty tak jak nadejdzie i ona też była w jakiejś promocji i za nią zapłaciłam, już Wam mówię, gdzie to jest Blendamed, 2,49, ale jak mówię, była w promocji. Tutaj oczywiście dwa razy mój baton Milka Tender. Milka Tender kosztuje 59 centów. Jest jakaś nowa limitowana edycja, nowe limitowane edycje. Tutaj z Rival de Loup, Radiant Flower nazywa się ta limitowana edycja. Tam są różne rzeczy, ja natomiast skusiłam się tylko na Color Correcting Loose Powder. I on jest, słuchajcie, w takim beżowo-różowym, beżowo-łososiowym kolorze. Kamera tego nie odda dokładnie. No i ile go tu jest w ogóle? Nawet nie jest chyba podane, nie, nie jest podane niestety. W każdym bądź razie, jak mówię, limitowana edycja i on kosztował 3,79. No i była jeszcze wystawka, wiecie, z maskami, płatkami i tak dalej. Ja skusiłam się na dwie maski i dwa opakowania płatek, czyli tutaj takie Happy Day, odświeżające i wygładzające z hialuronem i niacynamidem, a tutaj You and Me. I to jest odświeżająca i wygładzająca z kofeiną i hialuronem. I one w środku wyglądają tak. A maski, płatki, słuchajcie, były po 99 centów, natomiast maski były po euro 99. Tutaj mam Be Different z Dumbo i to jest nawilżająca i uspokajająca z podwójnym hialuronem i pantenolem. No i druga to jest You Glow Girl, odświeżająca i wygładzająca z hialuronem, ekstraktem z cranberry i alg. No i dokładnie tyle. Więcej nie kupiłam w Rossmanie nic. Zapłaciłam jak za zboże, ale co tam, raz się żyje. Wiecie, ja też, ja po tym jak teraz pozużywałam te maski, które widzieliście w Denku z Mary and May, to powiem Wam szczerze, że ja mam tylko kilka masek w takich właśnie w płachtach w łazience i tego naprawdę nie ma dużo, bo nie chcę Was skłamać. Teraz mam tutaj dwie nowe. No i ostatnio kupiłam też i mam tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem masek mam, z czego trzy są jeszcze z tego zestawu, które dostałam od Norinki w paczce urodzinowej w zeszłym roku. To mam jeszcze trzy sztuki, czyli bez nich miałabym generalnie tylko cztery w płachcie i jedną kremową z Alverde. To nie jest dużo, dlatego stwierdziłam, że wezmę. Co do płatków tutaj, wiecie, tych pod oczy pojedynczych, ja wiem, że to
że to są, wiecie, że to więcej śmieci robi i tak dalej. Ja też mam płatki Uno Momento, wiecie, takie o, tu mam jedne z Pixi, drugie mam z Isany hydrożelowe i ja je też używam. Natomiast wiecie, no ja nie chcę też, nie wiem, nudzi mi się, jeżeli mam używać wiecznie te same płatki. Ja po prostu lubię mieć coś, co mogę mieć jakby, no dla odmiany, tak? Dokładnie tak, dzisiaj wieczorem sobie na pewno jedną maseczkę zrobię, aczkolwiek nie z tych, co kupowałam dzisiaj, tylko z tych, co wcześniej kupiłam. Dokładnie tak, 12:24. Ja muszę się zbierać, wyjść z Milusińskim na spacer. Co? Czaisz się jak szczerbaty na suchary? Tylko nie skacz, nie wolno skakać, kochanie. No, miska pusta, bo zjadłeś wszystko, dostaniesz później, jak matka z pracy wróci. Tak, mówię ci, nie skacz. No, a propos pracy, wiecie co? Zwariuję. Dzwoni do mnie jeden tam, powiedzmy, z Bowlighterów, tak? Znaczy właściwie dzwoni do mnie Oskar. Daje mi tego Bowlightera i wiecie co, ja... W którymś momencie puszczają mi nerwy, jak przychodzą trzy osoby, każda z nich mówi co innego, wydaje inne rozkazy, tak to nazwę, tak? Potem przychodzi następny, mówi, że źle robią, że mają zrobić to tak. Przychodzi trzeci, nie co wy robicie, róbcie to tak i tak. Oni, i w końcu nie wytrzymałam i mówię do niego, czy wy? Ja mówię, możecie się dogadać, ja mówię, i być spójni. Ja mówię, nic dziwnego, ja mówię, że chłopaki potem robią coś nie tak, skoro co chwilę ktoś inny z was przychodzi, czy przyjeżdża i co chwilę ktoś inny marudzi, co chwilę ktoś inny mówi coś innego. To ja mówię, to koniec końców, co by chłopaki nie zrobili i tak będzie źle. Ja mówię, wy weźcie się, dogadajcie, co i jak i w ogóle, ja mówię, i wtedy, ja mówię, niech jedna osoba z was, ja mówię, przyjeżdża i mówi, co jest do roboty, a nie co chwilę ktoś inny, tak? Bo tak być naprawdę nie może, słuchajcie. Bo to już nie tylko, że chłopaków tym zmylają, jeszcze mnie, wiecie, też stawiają w takim miejscu, że ja potem też nie wiem, co mam powiedzieć, tak? No ale nic, dobra, słuchajcie, lecę z tym Miluniem, podłączę aparat, żeby się ładował. Odezwę się do was prawdopodobnie, jak wrócę dopiero z pracy. Słuchajcie, jestem w domu. Dwa razy była ulewa przez ten czas, kiedy mnie nie było. I teraz widzę, że znowu się ściągnęło i zaraz będzie jeszcze raz, w ogóle nie wiem, czy to grad, czy śnieg, ale coś padało. Trochę, wiecie, wyglądało jak grad, ale trochę jak śnieg, no dziwne to było. Niemniej ja byłam przed chwilą z Milanem na zewnątrz, on już też zjadł. No już, mamy aktualnie 16:44, ja sobie teraz też jedzenie odgrzewam. Jezus, znowu mieliśmy przeboje. Słuchajcie, Oskarowi auto stanęło, bo nie zauważył w biegu, wiecie, w stresie w biegu i w ogóle nie zwrócił uwagi, że musi auto zatankować. I no nie chcę kłamać, ale powiedzmy, że z maksymalnie kilometr od budowy stanęło auto. Przez co spóźniliśmy się na termin i w ogóle nie wiem, po co kazali mi być na 14 na miejscu ci bowlighterzy, jeżeli oni się zjawili dopiero po 15? No, tak koło 15:30 mniej więcej. 15:20, 15:30, coś w ten deseń. Także wiecie, ja też w domu nie jestem nie wiadomo ile, bo powiedziałabym, że no może z 45 minut, jeżeli w ogóle. No, no ale w każdym bądź razie zabawne to było, jak się okazało, że paliwa nie ma. No ale nic, no ale i tak do domu, jak widzicie, dotarłam, także wiecie, no zdarza się, jak ktoś jest po prostu cały czas w biegu, ma mnóstwo rzeczy na głowie, to niestety takie sytuacje bywają, tak? Wiecie co, jak wróciłam z zakupów i tak dalej i się z wami pożegnałam w poprzednim klipie, to jeszcze moja kuzynka zadzwoniła do mnie z Belgii. Traktor przejechał?
zadzwoniła do mnie moja kuzynka z Belgii i chwilę pogadałyśmy, pośmiałyśmy się i w ogóle Ewa mówi do mnie, że ja to powinnam, słuchajcie, książkę napisać odnośnie całych tych moich perypetii randkowych i w ogóle. Ona mówi, że to byłby bestseller, zwłaszcza, że pewnie bym było to z jajem napisane, słuchajcie, bo ja to się, wiecie, po prostu z czasem, jak już ochłonę, że tak to nazwę, po tym wszystkim, co ja już widziałam i tak dalej, to mi się po prostu śmiać chce, tak? No ale... Ach, mówię wam. W każdym bądź razie, słuchajcie, zużyłam dzisiaj ten puder z Eveline, który miałam w moim projekcie zero. Zaraz lunie, lada moment. Który miałam w moim projekcie zero. No i pomimo tego, że dzisiaj kupiłam jeden, to oczywiście teraz go jeszcze nie będę używać, przynajmniej nie zamierzam. A wyciągnęłam kolejny puder z Eveline Varieté. Tamten też był Varieté, tylko tamten to była ta wersja taka, wiecie, a la Becca, co miała chłodząca. A tutaj jest Light Reflecting Translucent Loose Powder z kwasem hialuronowym, ten o. Tak, tutaj wiecie, to jest ten puszek. Nie pokazuję wam w całości, no bo wiecie albo nie wiecie, bo przybyło was tu dość sporo. Ja zawsze wyciągam to wieczko, dlatego że ja lubię sobie maczać gąbeczkę i po prostu nakładać gąbeczką na twarz, nie pędzlem. Jaka to jest w ogóle pojemność? Czy tu jest napisane? 6 gram. 6 gram. No nie wiem. 6 gram. No ciekawa jestem, ile zajmie mi zużycie. Powiem wam, że tamten dość szybko zużyłam, bo nie wiem, w 2 miesiące, jeżeli w ogóle. Także, no ale tamten też już był używany. I a propos użyć, słuchajcie, czy wy to widzicie z mojej paletki z Holiday Skin z Catrice? Zużyłam ten bronzer. Powiem wam, że tak szybko to jeszcze żadnego w życiu bronzera nie zużyłam. Dlaczego tak szybko? On się niesamowicie pylił, no i tutaj była też mała pojemność, bo tu było lekko ponad 2,5 grama, tak? Więc 2,5 grama to nie jest dużo, no ale mimo wszystko, słuchajcie, ile ja na to potrzebowałam? Miesiąc z hakiem? No powiedzmy, że półtorej miesiąca. To popatrzcie, rozświetlacz używam, jest od grudnia chyba? I owszem, dotknęłam dęka, nie powiem, że nie, ale też no, używam go codziennie, czy no niemalże codziennie, bo w ostatnim czasie bywało kilka dni, że się nie malowałam, ale nie wiem, jakim cudem rozświetlacz jest tak wydajny, a bronzer nie. Koniec końców, tylko powiem wam, że jak ją zużyję, to już do niej nie wrócę, bo niby fajna rzecz, ale jednak nie. Wiecie co, ten bronzer, on bardzo taki rudawy był. Ja takich nie lubię. Miałam, zużyłam, także tyle dobrego. Teraz od jutra będę brała się za tą paletkę, bo ona jest duża, bo tu jest aż 11 gram. I jak ją zużyję, to albo zabiorę się za Bell, ale kiedy ja to zużyję, to jest dobre pytanie. To zabiorę się wtedy za tą albo z Bell, albo z Kobo. Chyba z Kobo wezmę, wiecie co. No ale to się wtedy okaże. Na razie o tym nie myślę. Staram się po prostu, wiecie, zużywać to, co mam. Podejrzewam, że... A w ogóle widzicie, że przyniosłam pranie ze strychu, ściągnęłam, bo wyschło pranie, które w niedzielę rozwieszałam popołudniem. Dzisiaj mamy wtorek. I tak, wiele dzisiaj się pewnie już nie będzie działo. Mówię, jedzenie już na pewno mi się odgrzało, więc idę najpierw zjeść, potem zabiorę się za porozkładanie prania do szafy i pójdę obrobić filmik. Potem jeszcze raz będę chciała wyjść z Milanem. Jeszcze raz będę chciała i będę musiała wyjść z Milanem, nawet może i dwa razy, zobaczymy, jaka będzie, jak pogoda na to pozwoli. I tak, dzisiaj muszę iść troszeczkę, wiecie co, wcześniej spać, bo jutro
No, rano wstaję, już z szefem się dogadałam, że do 12 nie pracuję, dopiero po 12, od 12 jestem dostępna. No bo wymiana opon, to tamto, siamto, wiecie, niby to chwila, moment i ja już mam opony i w ogóle, no ale wiecie, chcę na spokojnie sobie wrócić do domu i wiecie, nie wszystko w biegu. Dobra, bo jestem zmęczona jakaś cały czas, nie wiem o co chodzi. No ale nic, nieważne, do później. Słuchajcie, mamy w 9:30 wieczorem. Ja już zrobiłam dawno demakijaż, miałam maseczkę na twarzy, zrobiłam pielęgnację wieczorną. Kurczę, coś mnie, widzicie? Tutaj albo ukąsiło, albo znowu mi się, ale to raczej ukąsiło mnie coś. Albo mi się pryszcz znowu robi. Nie wiem, co się dzieje, słuchajcie. W każdym bądź razie ten vlog i tak już jest długi. Czy ten zlepek. Ja się źle czuję i dlatego będę, słuchajcie, szła. Jezus, co ja wyglądam, jakbym cała podrapana gdzieś była. Ale w każdym bądź razie będę szła, wiecie co, do łóżka, położę się i mam nadzieję, że mi przejdzie. Jutro muszę jechać na wymianę opon, więc tak czy tak muszę wcześniej rano wstać. Także dzisiaj to tyle. Tradycyjnie tylko powiem, że zapraszam Was na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.